turnieju kartego wystąpili przed Państwem. Andrzej Ogrodzieńca, herbu Jelita. Mateusz Ogrodzieńca, herbu Godzięba. Rycerz brat Łazarz Lech de Pancin. Łotry Maciej Templariusz i Waldemar zwany Wspaniałym, którego ponoć trudniej poić niż zdyszanego konia. Tyle wypija. Uwaga! Wszystkie osoby już zaraz, które zapisały się do turnieju pierwszego bojowego, prosimy o przygotowanie. Aha, wodę Templariusza, słuchajcie, przenieście wodę tutaj koło szranek bojowych. Nie, są. One są tak? Tutaj. Dobra, w porządku. Kufelek mamy dziewczyny jakieś... mają, tak? Gdzieś tam koła nie jest. Żebra. Pasja, zamiłowanie do rycerstwa, chęć ucieczki do czasów, które już minęły. Odpoczynek taki trochę męczący, ale jednak. Skąd pan przyjechał? Ja przyjechałem z Zamku Kliczków. Tam mam swoją drużynę, która już otoczyła na swoją siedzibę w Wincach pod Zamkiem. Drużyna rycerska Sorokoma z Kliczkowa. Także no, prawie 300 km. Spotykacie się tutaj w Płaszczanach co roku? Tak, co roku tutaj są organizowane turnieje rycerskie, zwane Templariadą. Co roku przypominamy o tych tradycjach wspaniałych rycerzy, braci Templariuszy. Ja już o to pytałam pana poprzednika, tego rozmówcy, z którym rozmawiałam przed chwilą, że to jest tak, że jak jest się małą dziewczynką, bo ja tu jestem ze swoimi córkami, dlatego o to pytam, to każda chce zostać królewną. Czy każdy mały chłopiec chce zostać rycerzem i potem może zostać? Nie wiem, czy każdy chłopiec chce zostać rycerzem. Ja, prawdę powiedziawszy, jako mały chłopiec wolałem żołnierzy, no ale jakoś tak mnie los pokierował, że zacząłem bawić się początkowo w rycerstwo 10 lat temu. A inni uznali, starsi ode mnie, że zasługuję na pas, miecz i ostrogi. Byłem pasowany 4 lata temu, dlatego mam prawo noszenia ostrów, które noszę przy butach. I to już nie zabawa, to już jest może nawet pewna jakaś droga życiowa, pewna odskocznia, ale na co dzień no, też trzeba pamiętać o tym, że od kogo więcej poruczono, tego więcej trzeba wymagać. Czy to jest droga zabawa?
Bardzo. Bardzo, naprawdę. Zbroja to jest kilka tysięcy złotych jedna. To są naprawdę ogromne koszty. My zarabiamy na to pokazami, ale to jest ciężki kawałek chleba. Nie, przy tym. A co jeszcze dzisiaj tutaj? Dzisiaj przede wszystkim za chwileczkę odbędą się walki bojowe na miecze jednoręczne i miecze półtoręczne. Później turniej konny bojowy, a przede wszystkim o godzinie 20 ogromna bitwa, gdzie templariusze będą musieli bronić swojej komandorii przed zachłannymi rycerzami z Brandenburgii, czyli z Niemiec. Ale to jest znany wynik? Proszę? Wynik jest znany jak pod Grunwaldem, czy co roku jest inaczej? To znaczy tak, teoretycznie strona przegrana jest znana. Nieznana jest ilość siniaków, które każdy będzie miał, bez względu na to, czy bronił, czy atakował. Nieudawane, piękny bal bojowy. Gdzie jest Sylwia? Odgradzamy to. Dobra, Grom, dawaj i tu masz zebranie sędziów. Co? Weźcie na ten. Ten Grom, podaj mi ten stołek, co jest po twojej prawej. Olbra bitwa. Olbra bitwa. Markus Brecza. Dziewczyny, Olbra, Litwa, brawo! Brawo, Józef, Warszawa! Szekuje się, proszę mówić. Niech na razie wyjdzie tylko. Laci, Litwa! Brawo! Brawo. Markus Zrzecza! Zrzecza! Walian, Litwa! Sędziowie mówi, będą oceniać poszczególne pojedynek, który trwać będzie minutę. Ciosy punktowane są od kolana w górę, od łokcia w górę. Dopuszczamy atak tarczą, ale nie krawędzią, tylko powierzchnią. Wiesław. Olbra, Litwy i... Brat Józef, tak? I brat Józef z Warszawy. Olbra. Ale on musi się... Aha, cuda. Koń jestem, żebym wodę pił. Cuda budy. Tym? Proszę? Oczy szeroko otwarte. A? Pojedynek Brus, dwóch towarzyszy. Czas przygotowany? Biegłem!
Nie wiem, czy to jest.